Cześć, witajcie po raz kolejny z tej strony Piotrek z kanału Świat Ptaszników. Słuchajcie, dzisiaj zaczynamy całkiem nową serię. Wpadłem na taki pomysł, aby nagrywać filmy, które będą czymś w rodzaju informatora hodowlanego. Ma to być jakby opis gatunku danego pająka wraz z obserwacją, z doświadczeniem, które ja zdobyłem podczas jakby całej hodowli. Chciałbym Wam tutaj przekazać jakieś informacje o danym gatunku, które właśnie udało mi się samemu zaobserwować. Mam nadzieję, że nie będą to jakieś banały, które możecie przeczytać na TCP. Nie będę chciał mówić, jaki ten pająk rośnie, jakie potrzebuje wilgotności i tego typu rzeczy. Natomiast będę właśnie mówił o tym, co udało mi się zaobserwować podczas jego jakby hodowli. Chciałbym, żeby to były cykliczne odcinki na temat różnych pająków. Chciałbym też, żebyśmy w każdym odcinku danego pająka później na koniec jakby charakteryzowali i chciałbym, żebyśmy to robili pod względem szybkości pająka, temperamentu, czyli agresywności i myślę może trudności hodowli danego gatunku. Także w pierwszym dzisiejszym odcinku będę chciał powiedzieć Wam o pająku, którego trzymam w tym terrarium. Jest to dorosła samiczka Acanthus curii geniculaty. Także zmieniamy kadr i ja mam nadzieję, że cała seria się przyjmie i że Wam się spodoba mój pomysł. Także zmieniamy kadr i widzimy się już tutaj u potocznej gieni. Widzimy tutaj moją dorosłą samiczkę Acanthus curii geniculaty. Słuchajcie, ja darzę tego pająka dużym sentymentem z tego względu, że mam go od L1. Był to mój w zasadzie drugi pająk, niewiele po tym jak kupiłem pierwszą, już wtedy kupiłem dorosłą samiczkę Psalmopeusa irmini. To był mój pierwszy pająk, natomiast kilka dni po tym zakupiłem właśnie przez Allegro, bodajże od Sarnaca, podrostka, maluszka L1 Acanthus curii geniculaty. I słuchajcie, ten pająk jest naprawdę super z tego względu, że bardzo fajnie, efektownie i dużo jakby je. Ma bardzo duże przyrosty po wylince i jest bardzo, bardzo, myślę, odporny na błędy młodych, niedoświadczonych hodowców. Pamiętam pierwsze moje pająki właśnie i Gienia przeżyła różne dziwne warunki, różne dziwne zachowania z mojej strony. Nie zawsze miała taką temperaturę, jak powinna mieć. Nie zawsze miała taką wilgotność, ale jak widzicie, wyrosła tutaj na dużą samicę. Słuchajcie, pająki są bardzo efektowne z tego względu, że zjedzą praktycznie każde ilości pokarmu, które mu damy. Jeżeli Gienia nie chce jeść, to naprawdę, uwierzcie mi, zbliża się do wylinki i to też, myślę, jest bardzo fajna rzecz, jeżeli mówimy o hodowli danego pająka przez osoby, które dopiero zaczynają swoją przygodę z terrarystyką, bo tutaj no, mamy bardzo jasny sygnał, kiedy zbliża się wylinka. Pająki są naprawdę bardzo też ładne, jak widzicie, te odnóża są takie super charakterystyczne. Spróbowałbym nakarmić Gienię, ale no właśnie, ale moja Gienia zbliża się do wylinki. Chciałem akurat nagrać ten pierwszy odcinek o niej z tego względu, że tak jak mówię, darzę ją bardzo, bardzo sentymentem. No ale może spróbujemy tutaj ją jakoś delikatnie poruszyć. Ogólnie na ogół te pająki są dość szybkie. Myślę, że w skali od 1 do kilku oceniłbym to tak gdzieś w połowie. Może umówmy się, że w moich filmach będziemy oceniali skalę szybkości pająka w 6 punktach. Ogólnie całą skalę tego, o czym będę chciał jakby mówić, czyli szybkość, temperament, trudność w hodowli, będziemy oceniać w 6 punktach. Myślę, że jeżeli przyjmiemy, że 1 to jest pająk bardzo wolny, a 6 bardzo szybki, to według mnie Gienia zasługuje na 3 punkty. Jest to moja opinia, nie wiem, czy wszyscy się z tym zgodzą.
Tutaj jakby pokazałem Wam też, że tylko jakikolwiek manewr w terrarium kończy się już od razu atakiem. Tak samo tutaj wrzucenie pożywienia kończy się szybkim, natychmiastowym atakiem. Z racji tej, że widzę, że Genia jeszcze tutaj szybko zaatakowała mój patyk, to spróbuję Wam ją na wizji tutaj nakarmić. Ok, spróbujemy jej tutaj podać drewnojada. Zobaczymy, jak zachowa się. Drewnojad jest tutaj zaraz za bluszczem. Widzimy od razu reakcję. Spodziewam się tego, że lada moment Genia może wylinieć. Także niekoniecznie, tak jak mówię, tego drewnojada będzie chciała zjeść, aczkolwiek no mówię, to jest pająk o niepohamowanym apetycie. Bardziej spodziewałem się wylinki z jej strony na dniach, niż tego, że tego drewnojada zje. No ale tak jak mówię, te pająki są naprawdę super w obserwacji z tego względu, że bardzo chętnie jedzą, mają bardzo duże przyrosty podczas wylinki. Dorosłe samice osiągają nawet 8-9 cm w samej długości ciała, także są bardzo, bardzo duże. No i przez to są bardzo efektowne, tak? Nie ukrywajmy, że wielu hodowców patrzy na to, jaki pająk jest też duży. Nie zawsze te większe są najfajniejsze, ale Genia naprawdę jest tutaj pod tym względem super. Co więcej, nie demoluje nam jakoś terrarium. Tak jak widzicie, ten bluszcz, który tutaj jest, na początku był bardzo mały. Teraz się mocno rozrósł. Inne pająki, jak chociażby Lasiadora parahybana, nigdy by mu na to nie pozwoliła. Genia jest raczej o tyle spokojna, że gdzieś tam sobie spaceruje, ale nie przekopuje całego terrarium. Młode osobniki, owszem, czasem jakby szukają jakiejś kryjówki, jeżeli nie mogą znaleźć, no to przekopują, podkopują się, ale większe osobniki są raczej spokojne pod tym względem, nie rozwalają nam całego terrarium, znajdą sobie jakieś tam schronienie, gdzie mają w miarę wilgotno i ciepło i tam czekają, szukają pożywienia. Ja może teraz zrobię delikatne przybliżenie, ale nie wiem, jak to będzie wyglądało. Mamy troszkę szumów, ale nie jest tak źle. To jest moja geniculata w stadium, myślę, teraz jakieś L12. Nie liczę tych wylinek w momencie, kiedy pająk już jest dość duży i od kiedy mam coraz więcej pająków, to można byłoby się z tym troszkę pogubić. No ale ma jakieś, myślę, 7,5 cm długości ciała. Może bardziej 7, ale no teraz ma dość napuchnięty odwłok i liczę, że lada moment będzie chciała linieć. Także podsumowując, ma dość mocny temperament, bo tak jak mówię, każda jakaś roszada w terrarium, tak jak widzieliście, przy dotknięciu patykiem jej odnóży kończy się małym atakiem. Także jeżeli oceniamy szybkość, tak jak mówiliśmy już, jest to według mnie 3 na 6. Jeżeli mówimy o temperamencie, będzie to 4 na 6, bo pająk się raczej nie stawia. No i trudność hodowli. Jeżeli przyjmiemy, że 1 to jest pająk bardzo łatwy w hodowli, a 6 mega trudny w hodowli, to Genię tutaj określę jako jedyneczkę, także łatwo nam hodować tego pająka. Dlatego bardzo polecam go jako pierwszego pająka. Słuchajcie, niektórzy mówią, że zacznijcie od brachypelm, bo brachypelma jest powolna, jest jakby fajna i jak tutaj się nauczycie z brachypelmą, to na pewno będziecie mogli tutaj jakieś kolejne inne pająki sobie już kupić. Ja nie podzielam tej opinii. Uważam, że brachypelmy jako pierwsze pająki są dość nudne i mogą wiele osób do hodowli pająków zrazić. Ja na pewno Wam polecę geniculatę.
z tego też względu, że siła jadu, o, to będzie kolejny jakby charakterystyczny punkt, w którym będziemy oceniali pająki, siła jadu danego pająka. I tutaj w przypadku genikulaty siła jadu jest bardzo niska, jest porównywalna z jadem pszczoły. No i widzimy tutaj właśnie genikulata się już schowała. Mówiliśmy o sile jadu. Tak jak mówiłem, jest to też 1 na 6 punktów. Kolejną rzeczą, która myślę jest dość istotna, jest to, że pająk wyczesuje włoski parzące, także ja zdecydowanie tutaj nie polecam brania tego pająka na dłoń, nie z tego względu, że może nas ugryźć czy coś takiego, ale właśnie z tego względu, że no, pająk się stresuje, wyczesuje włoski. My też później przez, myślę, 2 dni odczuwamy jakieś swędzenie po właśnie ataku włosków, ataku pająka włoskami, o tak to określę. Także myślę, że na dzień dzisiejszy w tym odcinku to będzie tyle informacji na temat genikulaty. Jeżeli Wam się ten odcinek podobał, to zostawcie łapkę w górę. Mam nadzieję, że nie wyszło to jakoś bardzo chaotycznie. Myślę, że w kolejnych odcinkach z tej serii, czyli z serii Informator Hodowlany, wszystko będzie troszkę bardziej sprawnie przeze mnie opowiedziane. Dojdziemy do jakiejś po prostu jakiegoś ładu według jakiegoś planu, według którego może będę to prowadził. Aczkolwiek dzisiejszy odcinek był tak nagrany dość spontanicznie. Wybaczcie mi, jeżeli to nie jest właśnie jakieś takie super składne i ładne. Jeżeli Wam się to podobało, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli nie subskrybujecie jeszcze mojego kanału, to bardzo gorąco Was do tego zachęcam. Zaglądajcie też na mój fanpage na Facebooku. Niedawno założyłem też Instagrama, gdzie wrzucam, będę chciał wrzucać jakieś zdjęcia z mojej hodowli. Także no myślę, że w dzisiejszym odcinku to tyle. Trzymajcie się gorąco. Cześć.